Obłoki, ciemność wokół niego. Sprawiedliwość i prawo pod waliną jego tronu. Ogień przed nim kroczy i trawi dookoła nieprzyjaciół jego. Ziemio, weselcie się, wyspy nowe. Bóg króluje, raduj się ziemio, weselcie się, wyspy nowe. Jego błyskawice oświecają świat. Zobaczyła to ziemia i zadrżała. Oby góry jak wosk topnieją przed Panem i władcą całej ziemi. Jego błyskawice oświecają świat. Zobaczyła to ziemia i zadrżała. Góry jak los topnieją przed Panem i władcą całą ziemię.
się wyspy mnogie. Światło niech wschodzi na sprawiedliwego, a dla ludzi prawego serca radość. Weselcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie Jego święte imię. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nowe. Bóg króluje, raduj się ziemią. I w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, psalm 39. Przewodnikowi chóru Jedutunowi, psalm Dawida, rzekłem: strzec będę dróg moich, bym nie zgrzeszył językiem moim. Utrzymam ustom moim zamknięcia, póki niegodziwy przede mną. Zaniemiałem, milczałem, zwątpiłem o dobrem, choć ból mój się zajątrzył. Rozgorzało się serce we wnętrzu mojem, w umyśle moim zapłonął ogień i przemówiłem językiem moim. Objaw mi, Boże, koniec mój i wymiar dni moich, jakim jest, bym poznał, jak nikłym ja. Oto pędziami wymierzyłeś moje dni, a wiek mój jak nicość przed Tobą, zaprawdę wszystko znikomością, każdy człowiek istniejący. Zaprawdę niby widmo błąka się człowiek, tylko dla marności wrzawę czyni, gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? Nadzieja moja, ona w Tobie. Od wszelkich przewinień moich wyzwól mnie. Pośmiewiskiem podłych nie czyń mnie. Zaniemiałem i nie otwieram ust moich, boś Ty to uczynił. Odwróć ode mnie plagę Twoją, od grozy ręki Twojej ginę. Karami za winy karcisz człowieka i niweczysz niby mól jego wspaniałość. Zaprawdę, znikomością każdy człowiek, Sela. Wysłuchaj modlitwę moją, Boże, wołanie moje usłysz, na łzy moje nie milcz, bo przychodniem ja u Ciebie, przysiedleniec jak wszyscy przodkowie moi. Ulżyj mi, abym się orzeźwił, zanim odejdę, a nie będzie mnie. Kiedyś odejdę i nie będzie mnie, ale dziś będę chwalić mojego Boga.
zawsze się radujcie, bez ustanku się modlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, taka jest bowiem wola Boża, taka jest bowiem wola Boża względem nas. Zawsze się radujmy, bez ustanku się módlmy, w każdym położeniu dziękujmy. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie, taka jest bowiem wola Boża względem nas, względem nas, względem nas, względem nas. Będę radować się w Bogu moim, gdyż wielkie rzeczy czyni On, gdyż zmienił moje życie, wydobył mnie z grząskiego błota, postawił mnie na skalę i obmył mnie swoją krwią. Zawsze się radujcie, bez ustanku się módlcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, taka jest bowiem wola Boża względem nas, względem was, względem nas. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch, w pełni mocy, wdzięczności i chwały, w pełni mocy, wdzięczności i chwały, mocem wdzięczności i chwały, świątynią, w której mieszka Święty Duch. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią, tak my wiemy, że jesteśmy świątynią, tak my wiemy, że jesteśmy świątynią, świątynią, w której mieszka Święty Duch. Pełni mocy, wdzięczności, wdzięczności i chwały, pełni mocy, wdzięczności i chwały, świątynią, w której mieszka Święty Duch. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Na początku Święty Boży Duch unosił się nad wodami. Na początku Święty Boży Duch unosił się nad wodami. Duch Najwyższego porusza się
czego porusza się serce. Na początku święty Boży Duch unosił się nad wodami. Na początku święty Boży Duch unosił się nad wodami. Ale teraz Duch Najwyższego porusza się w sercu mym. Ale teraz Duch Najwyższego porusza się w sercu mym. A że mieszka w nas, jest Bogiem bliskim, jest Bogiem z nami, to możemy, mamy przystęp do Niego i możemy się modlić i możemy się wstawiać za potrzebujących. Dagmara pisze, że potrzebuje tej modlitwy. Pisze: pozdrawiam i proszę o modlitwę. Bóg zna sytuację, zdrowie, problemy, finanse i wie resztę. I chcę Mu oddać chwałę w tej trudnej swojej sytuacji. Myślę, że kto ze mną jest teraz, to zechce się dołączyć do tej modlitwy. Ojcze, stajemy wraz z Dagmarą, stajemy przy niej. Błogosławimy ją, dziękujemy Ci za to, że Tobie zaufała, że nie szuka pomocy gdzie indziej, ale u Ciebie. Rozpal jej serce wiarą i zaufaniem, że Ty troszczysz się, tak jak obiecujesz. Powiedziałeś: wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, bo On ma o Was staranie. Tak, ma Bóg staranie o Ciebie, Dagmara, i On weźmie chwałę z Twojego zwycięstwa. Panie, prosimy Cię o przełomy dla niej w każdej z tych dziedzin, które Tobie powierza, w zaufaniu. Modlę się o wzmocnienie szczególnie ciała jej, dlatego że kiedy słabniemy w ciele, to i dusza słaba. Niech te trudności zahartują ją, ale niech jej nie powalą, proszę Cię, Panie. Umocnij ją, postaw ją na mocnym gruncie Twego słowa. Proszę Cię, aby się karmił swoim słowem i by to słowo stało się butelką Bożego lekarstwa dla niej, dla jej życia, przemianą dla jej fizyczności. Modlę się o zdrowie, modlę się o to, by ujawniła się, zamanifestowała się moc Twojego uzdrowienia. Błogosławię zdrowie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że sińcami Jego jesteśmy już uzdrowieni, ponieważ On wszystkie nasze choroby i cierpienia nosił na ciele, nosił też przekleństwa, z jakiegokolwiek źródła pochodzi ta choroba. Jest zawsze ze źródła diabelskiego. Ponieważ diabeł jako morderca próbuje nas zniszczyć, zabić, powalić. A my nawet czasem powaleni nie jesteśmy pokonani, podnosimy się. Modlę się, aby się Dagmara mogła podnieść z tej choroby i była wzmocniona i mogła w trzeźwości umysłu, w takiej prawdzie Bożej chodzić i brać przełomy finansowe w każdej innej sprawie, która jest dla niej teraz brzemieniem. Panie, powiedziałeś: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnimy. I w ten sposób możemy wypełniać zakon Chrystusowy. To jest zakon miłości. Jeżeli więc brat Twój potrzebuje czegoś, daj mu to. Fizycznie nie mogę Ci nic dać, Dagmara, ale mogę Ci ogłosić nad Tobą łaskę i błogosławieństwo. I Bożą obecność. Pamiętaj o tym, że On Cię nigdy nie opuszcza. On nigdy nie odchodzi. On nie chowa się przed Tobą, ale chce, żebyś Go szukała. Szukaj Go. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego pragnie dusza Twoja. Stań we właściwym miejscu.
aby wziąć ten przełom. Właściwe miejsce to jest to miejsce, gdzie chodzimy w świadomości Bożego Królestwa, reprezentujemy to Boże Królestwo. Czasem możemy być słabi w naszych miejscach trudu i zmagania, ale możemy się zatroszczyć o innych, którzy przechodzą podobne rzeczy, bo mamy dla nich współczucie. Jeśli Bóg stawia koło Ciebie takich ludzi, Dagmara, stań z nimi. Nie bądź obojętna, nie mów, ja mam swoje problemy, ale módl się o nich. Błogosław ich, dawaj im pocieszenie, a zostaniesz sama pocieszona i wzmocniona. Dlatego, że kiedy wypowiadamy, także słyszymy słowa wiary, kiedy wypowiadamy wiarę i zaufanie Bogu, aby innych zachęcać, sami jesteśmy zachęcani. Rozlewa miłość w naszych sercach. Kiedy pozbywamy się goryczy, kiedy przebaczamy, opróżniamy ze złości nasze serca. On rozlewa tę miłość w nas, napełnia nas, tak, że możemy chodzić w tych uczynkach, o jakich czytałam u Jakuba. Zaspokajając potrzeby innych, a Bóg stanie przy nas. Możemy dziś chwalić Boga, że różnorodna mądrość Jego i miłość przez Kościół wyrażana jest. Przeciwstawiać się diabłu. Poddawszy się Bogu najpierw. A wtedy zło i cała ciemność musi odejść. I miłość Boga uwalnia nas w ten sposób. O miłości tej
lecz kiedy świat rozpozna cię, będzie tańczył tak jak my tańczymy teraz. Thank you.
naszym źródłem. Od Ciebie oczekujemy i potrzebujemy bezpieczeństwa, pokoju, mądrości. Tobie ufamy, Tobie wierzymy. Pan prowadzi mnie, wiedzie na łąkę.
Psalm 23. Psalm Dawida. Bóg pasterzem moim nie zbywa mi na niczym. Na błoniach zielonych daje mi się wylegać, do wód spokojnych prowadzi mnie, duszę moje orzeźwia, wodzi mnie po ścieżkach cnoty, gwoli imieniu swemu. I choćbym szedł po dolinie cieni, nie będę się bał złego, bo Ty ze mną. Nie będę się bał złego, bo Ty ze mną. Laska Twoja i podpora Twoja, one mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec wrogów moich, namaszczasz olejem głowę moje. Kielich mój przelewa się. Tak szczęście i łaska podążają za mną po wszystkie dni życia mojego. I zamieszkam w domu Bożym na długie czasy. W domu Bożym możemy mieszkać na zawsze. Hallelujah. Jesteśmy świątynią, a w świątyni Jego wszystko woła chwała, powiada Pismo. Z najdalszych świata stron, z największych głębin mórz, z najwyższych szczytów niebios, Twe imię chwalmy z głębi naszych serc. W okrzykach pełnych czci wśród Twego ludu, Panie, niech płynie pieśń przez wszystkie wieki, Panie. Będziesz zasiadał w chwale Boże nasz, wielbiony wśród narodu. Z najdalszych świata stron, z największych głębin mórz, z najwyższych szczytów niebios, Twe imię chwalmy z głębi naszych serc, w okrzykach pełnych czci wśród Twego ludu, Panie. Wielbiony wśród
wzruszajmy jego cześć i majestat. Niech alleluja brzmi naszemu Bogu. Niech alleluja Bogu brzmi. Niech alleluja Bogu brzmi. Niech alleluja, niech alleluja, niech alleluja Bogu brzmi. Jak dobrze jest dziękować Jahwe, sławić święte imię Twe. Ogłaszać co dzień łaskę Twoją i wierność Twoją sławić chcę. Bo bardzo mnie rozweseliłeś Ty, wybawiłeś mnie. Dziś z głębi duszy śpiewam chwałę Jezusowi cześć. To Bóg nas najwyższy, On godzien, godzien chwały jest. Zaśpiewaj ludu Boży, Panu mocy naszej chwały pieśń. To Bóg nasz na wieki wieku, On nas prowadzi poza śmierć. Zagrajcie Mu, uderzcie w bębny swe, bo Pan najwyższy groźny jest. Zagrajcie Mu, uderzcie w bębny swe, bo
wybaczał ty. Z tych kamieni Pan uczyni sobie lud. A jeśli będziesz milczał ty, kamienie będą śpiewać mu. Jeszcze głośniej śpiewaj, ludu Boży, Panu tę zwycięską pieśń. Raz z aniołami wołaj, że Bóg święty, święty, święty jest. Wielkiej chwały godzien wielki Bóg krzyk, kamieni Pan uczyni sobie lud. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy z powodu was przed Bogiem naszym. Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz i Pan Jezus Chrystus. A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Niech więc Bóg przygotuje nasze serce. Niech przygotowuje nasze serca na swoje przyjście. Niech oblubienica będzie przygotowana, oczyszczona, odziana w Jego szatę sprawiedliwości, wyposażona w Jego klejnoty. Niech doskonali nas na wzór Jezusa Chrystusa. Chodźmy w Jego myślach, w Jego uczynkach, w Jego celach. Dążmy do Jego celów. Nie tylko marzmy o nich. Dążmy. Szukajmy. Zgłębiajmy. Się wyłączyło samo. I dobranoc.